Dzień dobry. W tym filmie chciałem powiedzieć o kalendarzach. Znaczy kalendarze generalnie, jak wrzucimy hasło w wyszukiwarkę i wejdziemy w kalendarze, no to wiadomo, są różne kalendarze, ale nie o takie kalendarze mi chodzi. Chodzi mi o aplikację Google. Czyli to jest w aplikacjach i tutaj mamy coś takiego, co się nazywa kalendarz. Kalendarz Google. Owszem, są kalendarze na przykład systemowe, czyli możemy sobie tutaj wejść i zobaczyć, no ale tutaj to jest tylko po to, żeby się zorientować, jaki dzień mamy. Natomiast, tak jak mówiłem, mi chodzi o kalendarz Google. Czyli jeżeli wejdziemy tutaj, kalendarz, tak wygląda kalendarz Google. W tym wypadku jest to z mojego takiego konta, które miałem już head wiele lat temu, ale mogę pokazać, że na przykład z innego konta. Bo można mieć wiele kont Google w końcu. I tutaj co widzimy? Widzimy na przykład wydarzenie, że rada zdalna na Classroomie, zatwierdzenie arkusza i tak dalej. I widzimy, że na przykład tutaj jest wydarzenie, że rada w auli szkolnej. Generalnie chodzi mi o to, żeby właśnie przekonać się do tego, że taki kalendarz właśnie w szkole zdaje egzamin. I to świetnie zdaje egzamin. Po pierwsze, a tutaj mam kalendarz, który zobaczyłem u siebie w szkole. To jest kalendarz roku szkolnego 2021-2022, który jest wydrukowany na takiej dużej papierowej karcie. Ponieważ pracuję w dwóch szkołach, to mogę powiedzieć, że w drugiej mojej szkole jeszcze lepiej, bo jest kalendarz, który jest taką małą książeczką papierową i tam jeszcze są dopisywane rzeczy i to w dodatku niekoniecznie chronologicznie, bo tutaj mamy ładnie chronologicznie wszystko pokazane. Tylko, że no, taki kalendarz może wisieć u dyrektora, może wisieć w pokoju nauczycielskim, czy można sobie zrobić wreszcie zdjęcie takiego kalendarza i gdzieś to mieć. Natomiast nie jest to wygodne. Przełączę się jeszcze teraz tutaj na widok mojej komórki, bo to jest komórka, a tutaj widzimy teraz tutaj ten obraz, to jest obraz tej komórki. No i teraz o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że mamy tutaj na przykład aplikację Google i mamy tutaj też kalendarz Google. No i proszę zobaczyć, tu jest sierpień i to jest właśnie ta przewaga, że każdy prawie z nas korzysta teraz ze smartfona. W smartfonie można mieć taki kalendarz i ten kalendarz, no widać, że informuje nas również o zwykłych świętach. Czyli na przykład, że mamy 15 w niedzielę święto. Natomiast tutaj są normalne wydarzenia, które wprowadzamy. I to jest cała przewaga. Mało tego, my możemy być o tych wydarzeniach powiadamiani. Także to jest ta przewaga, że na każdym urządzeniu, czyli pracując w szkole jednej, w szkole drugiej, tutaj jeszcze raz powtarzam, to są wydarzenia z mojego kalendarza, ale zwróćmy uwagę, że jak ja się teraz przyłączę na kalendarz mój z tego konta mojego pierwszego, to tutaj mam tak. Kalendarze związane z classroomami, które prowadziłem w jednej szkole, proszę zobaczyć, że tak naprawdę jest również kalendarz mój, bo kalendarze można dodawać. W ogóle, jeśli chodzi o te kalendarze, no to zróbmy tak jeszcze raz tutaj. Tu jest kalendarz, ale specjalnie robię więcej od Google. I co tutaj możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć to, że jeżeli ktoś chce się nauczyć, prawda, jest pomoc, zacznie używać, no to wiadomo, że włączamy, ale to jest pomoc. Proszę zobaczyć pierwsze kroki, co możemy tam zrobić z tym kalendarzem, to wszystko jest wyjaśnione. Możemy po pierwsze udostępniać, prawda? Po pierwsze, to jest właśnie wiele, wiele, wiele rzeczy do omówienia, ale najważniejsze jest to, żeby przekonać się, że taki kalendarz warto mieć. I warto wykorzystać właśnie w szkole, dlatego że w szkole możemy sobie po prostu importować różne kalendarze.
wyświetlać wydarzenia z innych kalendarzy, importować wydarzenia do naszego kalendarza Google, synchronizować te i eksportować, używać z innymi. Możemy też sobie naprawdę umieszczać na stronie internetowej. Jest naprawdę duża przewaga w porównaniu do takiego zwykłego kalendarza papierowego, czy nawet w dzienniku elektronicznym, bo jeszcze raz powtarzam, tutaj mamy to, że taki kalendarz jest na telefonie, czyli tak naprawdę wędruje z nami ten kalendarz i wyjmujemy sobie z kieszeni i patrzymy, co się ma zdarzyć. O samym dodawaniu tych wydarzeń zrobiłem oddzielny film kilka lat temu, no ale załóżmy, że chciałbym tam coś zrobić i nanieść, żeby tylko pokazać. Czyli tak, tutaj jest na przykład, zjedźmy sobie tutaj, 15 września ma być zebranie z rodzicami, czyli 15 września, czyli przechodzimy tutaj wrzesień, 15 września, to jest tutaj, to jest ta środa, tutaj ma być, oczywiście tutaj możemy sobie dodawać na przykład rozmowy, meet i tak dalej, ale tu mamy wpisać i teraz jaki kalendarz, to jest ważne, żeby umieszczać to, bo widoczność jest domyślna, ale tutaj sobie umieściłem kalendarz, ale tak naprawdę ja bym chciał na przykład w kalendarzu szkolnym po to, żeby wszyscy nauczyciele, wszyscy uczniowie, rodzice i tak dalej, wszyscy, którzy to importują sobie kalendarz, na przykład ZS2, bo to jest taki kalendarz, który sobie tam stworzyłem, żeby po prostu pokazać. Czyli to jest zebranie z rodzicami. Tutaj w tej chwili możemy sobie oczywiście zrobić przypomnienie, żeby nie powtarza się, czy trwa cały dzień. No jak wyłączymy cały dzień, to wtedy możemy sobie ustawić godziny, prawda? Czyli na przykład start jest o godzinie, no nie wiem, która to będzie, no załóżmy, że 16, czyli 4 p.m. Znaczy, to jest przypomnienie, natomiast terminy spotkań od 16, no to było trochę za krótko, na przykład do 17:30 15 września. W dzienniku w jakim? W dzienniku właśnie nie żadnego tam classroomu, czy w swoim prywatnym, tylko właśnie ogólnowidoczne. Co możemy tu jeszcze zrobić? Więcej opcji. Proszę zobaczyć, możemy sobie dopisać, że to w takiej takiej sali. Możemy zaprosić oczywiście gości w stronę spotkań w tym kalendarzu. Znaczy, no tutaj opis. Opis spotkania. Oczywiście sobie tutaj wpisujemy, co tam będzie się działo. Możemy sobie to robić. Jak teraz zapiszemy. A tutaj we wrześniu to jeszcze jest mało troszeczkę wydarzeń. To może cofnijmy się na przykład do czerwca czy maja. Tutaj widzimy, jak wyświetlają się z różnych kalendarzy wydarzenia i to są czasami całodniowe, czasami są konkretne lekcje, jakieś zadania i tak dalej. Może jeszcze włączę specjalnie, jak to wygląda na telefonie, czyli mamy tutaj telefon, tu jest podgląd z telefonu, znaczy, żeby było lepiej widać, to daję to tutaj, tutaj jest wyświetlane w tej chwili to, co widzimy na mojej komórce. Oj. Się. No, obróć się jeszcze. O, dobrze. Lipiec. No to może cofnijmy się właśnie. O, tak to wygląda na przykład czerwiec czy maj. I widać te kropeczki. Tutaj przy konkretnym dniu na przykład jest wiele kropeczek, wiele wydarzeń.
Gdybyśmy to sobie oprzewijali w taki sposób, może tutaj to zmarzę. Także są pytania z classroomów. Przy pracy zdalnej, gdyby była praca zdalna, to rzeczywiście super sprawa. No i najważniejsze, że to są, czyli na przykład. Załóżmy, tutaj byłem egzaminatorem na maturze z matematyki. Aha, znaczy tam rzeczywiście byłem w komisji. Tutaj byłem też w komisji z języka polskiego. No i to warto wiedzieć, żeby pamiętać o tym, żeby pójść, prawda? Dobrze. I może tak, wróćmy tutaj. Każde z tych uzupełnienia, na przykład termin, uzupełnienie tematów dziennikarzy. Trzeba było coś takiego zrobić. Nie mam żadnego opisu, ale teoretycznie można było sobie napisać, że do tego dnia należy uzupełnić braki w dzienniku elektronicznym. Załóżmy, gdyby to wydarzenie było wstawiane przez dyrekcję, bo tak to wstawiałem ja po to, żeby pokazać. Upewnieni gości mogą modyfikować wydarzenie, zapraszać innych, wyświetlać listę gości i tak dalej. Tak to jest z tymi kalendarzami, także możliwości są naprawdę no, niesamowite. I przypominam, że działa to. Tutaj widzimy widok z komórki. Wrzesień. A tutaj widzimy widok w komputerze, ale równie dobrze można było używać tabletu. Także możliwości są niesamowite. Dobra. Dziękuję za uwagę i zachęcam do tego, żeby skorzystać z właśnie kalendarza Google.